Siemaneczko, witam was, z tej strony Trajdon Dai i zapraszam was na kolejny odcinek, no niecodzienny w tym wypadku, z tego względu, że zostało mi jeszcze jakieś pół godziny do odjazdu polskiego busa w kierunku Rzeszowa, a mam do was do przekazania kilka informacji, no bo zanim dojadę do domu, no nie dam rady nagrać tego wszystkiego, żeby wam przekazać w odpowiedniej porze. Więc pierwsza rzecz, Niantic oficjalnie potwierdziło, że w dzień dzisiejszy, czyli 19 czerwca, będzie miało miejsce zamknięcie gymów. Na jak długo? Nie wiadomo jednak, która to będzie godzina tak dokładnie, żeby przygotować się wobec tego, kiedy mamy zebrać ostatnie coiny. Z tego co nadmienili, ma być to w czasie godzin biznesowych, często East Coast w USA. Kiedy to są takie mniej więcej godziny biznesowe? Pomiędzy 9 rano, a godziną bodajże chyba 5 po południu. To daje nam jakieś 15 do godziny 22 czasu naszego. Czyli tak jak zwykle, jak miało miejsce właśnie prowadzenie jakichkolwiek eventów. Mnóstwo osób spekuluje, że będzie to miało miejsce tak na 2-3 dni, czyli dadzą nam z powrotem nasze gymy w ciągu, no tak sądzę, do środy, czwartku. Jednak nie spieszyłbym się z tym tak bardzo, bo takie spektakularne, takie w ogóle wyjątkowe rzeczy mogą zająć nawet tydzień, albo w minimalnym stopniu 5 dni, bo jednak na sobotę, niedzielę raczej nie będą pracować. Zwróćcie uwagę, że każdy event zaczyna się najwcześniej właśnie w czasie piątku, a nie soboty, gdzie oni po prostu już wtedy mają wolne. Ale oczywiście nie wszystkie korporacje, bo tak jak u nas, pracują również weekendy. Z tego co mówiłem wam na ostatnim odcinku, w tej chwili zanosi się na wprowadzenie na czas lipca i sierpnia wielu eventów do Europy. Jednym z nich już się odbył we Francji. Miejscowości nie pamiętam dokładnie. Oczywiście na terenie właśnie tych miejsc Unibail Rodamco, czyli po prostu w galeriach handlowych, jest możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Pikachu, oczywiście taką, no, osobą przebraną za Pikachu. Dodatkowo, na czas właśnie tego eventu w tych galeriach są oczywiście odpalone lury przez 24 godziny. A jak to wam trąciłem, na liście dostępnych miast nie było Warszawy. Czemu? Prawdopodobnie wobec tego występu odnośnie walki o powerbanki. Mogę tylko spekulować, bo tak naprawdę mogli po prostu tylko pominąć na liście Warszawę, a ona będzie się znajdowała właśnie na liście eventowych wydarzeń. Trzeba tylko wyczekiwać informacji na stronie czy to Galerii Arkadia, czy też innych, które są wymienione na tej liście właśnie sponsorowanych przez firmę Unibail Rodamco. Ja też zwrócę uwagę na zaciekawienie wśród graczy wobec możliwości tworzenia portali własnych. Dlatego powiększyli możliwość od levelu już 15 w ingresie na możliwość tworzenia właśnie własnych portali, które mają implementację oczywiście w sieci Pokémon GO. Ciekawostką również jest to, że implementacja nowych pokestopów czy też portali do gry mają miejsce we wtorek, tak w godzinach popołudniowych, ewentualnie wieczornych. I tak dotarliśmy do Rzeszowa. Chciałem zrobić wyklowanie w Katowicach albo w Krakowie, jednak mieliśmy dużo opóźnienie z polskiego busa, bo była awaria silnika. Dlatego wykluwanie jajek będzie miało miejsce w Rzeszowie. Mam w tej chwili 2 dziesiątki i 7 piątek. Mam nadzieję, że coś ciekawego wpadnie. Piąteczka. Jakaś muszkę się, kurde. Trzeba tu bujać. Fanpi. Spoko. Tyrock. Proszę, tylko żeby było HP. Będę miał już oficjalnie pierwszego Hitmontopa z dobrym IV. I Defense. To jest Hitmon Chan, z tego co wiem. No, coś ciekawego. Serio, Stuntler. Nie jest to dobry drop, tym bardziej jest takim movesetem. Kolejna piąteczka. Poliwag. Tego jest właśnie w tym miejscu bardzo dużo, bo to jest biom wodny, gdzie teraz jestem. W każdym razie z piątek to chyba tylko Funpi i Tyrock był dla mnie ciekawy. Poza tym nie ma takich ciekawych Pokémonów z piątek. Wow, bardzo dawno go widziałem. Bardzo dawno widziałem Elekida. On jest chyba najrzadszy chyba ze wszystkich niskopoziomowych, z Pokémonu Baby. Trzeci Funpi. Teraz już wiem, skąd się wzięły te cukierki. Teraz
Dwie dziesiątki prawdopodobnie jako ostatnie. Jest! Fuck yeah! Będzie więcej cukierków do Larvitara. 90! No niedługo zapowiada się kolejna ewolucja. Larvitara 100% w Tyranitara 100%. Mam nadzieję, żeby padną dobre movesety. I Dratini. Jedne dziesiątki, bardzo dobry drop. Dobra, w każdym razie z mojej strony to było tyle. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I widzimy się w kolejnych produkcjach ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia.